Cudowna muzyka gra w tle. Tutaj w Pokémon Mystery Dungeon, odkrywcy czasu. Witajcie z powrotem, ludzie. Dzisiaj spróbujemy dostać się do kolejnego jeziora, ukrytego gdzieś tutaj w głębinach jaskini. I co by tutaj teraz robić? Jestem ognistym Pokémonem, więc trochę głupio byłoby teraz sobie zginąć. Stella, ty go załatw. Roślinne poki są dobre przeciwko wodnym, więc masz atakować. Oh, mój Boże, Boilin. No dobra, to nie będzie tackle. Bam! What the? Wiedziałem, że tak to się skończy. Dlaczego od razu tak nie mogłaś zrobić? Stella, wiem, że musisz tańczyć do tej pięknej muzyki, ale no bez przesady. Też chcemy przeżyć, prawda? O, tu jest od razu przejście. Smoczek. I kolejne przejście. Czy zdążymy? Dla zabezpieczenia. Jest. Mogę być z mojej drużyny trochę dumny, powiedzmy. Bo nawet bez większego wysiłku i bez większego treningu radzą sobie jakoś. Bo niby mówiłem, że będę tutaj ich trenował, że pomiędzy odciskami będę levelował, ale jakoś całkowicie o tym zapomniałem. I w końcu chciałem nagrać odcinek i było bez trenowania. I musiałem jakoś improwizować. Jakoś poszło. O, pamiętacie? Ach, pamiętacie bazarkę klona, kiedy ten mnie zabił, bo zapomniałem zapłacić? Albo nie wiedziałem, jak zapłacić? I nie wiedziałem, że muszę to też... ten przedmiot jakby opuścić, czy coś takiego? No w każdym razie, smokescreen! Ha! Dalej, Stella, dalej! Raz! Dwa! Stella! O mój Boże, już myślałem, że całkowicie zwariowałaś. To chyba robacze, prawda? To jest robacza gumka, więc nie ma co się teraz martwić o nią. No Keklon, nie dam się drugi raz zabić. Muzyka jest rzeczywiście świetna. Wiem, że gdzieś tutaj było też pytanie od was o ulubione soundtracki z Pokémon Mystery Dungeon. Myślę, że to byłby kandydat do takich ulubionych soundtracków, bo świetny. Jeden z najlepszych, który dotąd słyszałem w tej grze. Ale to akurat, jeżeli chodzi o tylko tą część Mystery Dungeon. Ale chcę się do niej tańczyć. No i jak zwykle, trochę pytań przygotowaliście. Tym razem, jako że przez Eldzie zapytałem się o trochę pytań, to... ach... to trochę więcej nastąpiło. I mam teraz taką małą listę, co prawda pewnie jakieś 3 odcinki zostanie załatwione. Więc możecie zawsze dopisywać coś nowego, ale na następne odcinki mam tutaj trochę tematów. Na przykład pierwsze pytanie brzmi... dlaczego tu się pojawia tyle stworów i dlaczego mnie chcą zamordować? Czy my to mamy przeżyć? Smokescreen! Jeden załatwiony, ale nadchodzi jeszcze kolejny. Matko. Tackle. Co? Co? Co to było? Do diabła jasnego. No to jeszcze raz idziemy to samo. Wiedziałem, że muszę robić te cholerne save state'y, bo ta gra nie może mi dać spokoju. Nie, nie może się umówić ze mną tak, że będzie po prostu normalne granie, nie? Będziemy się tutaj wspólnie dobrze bawili? Nie, musicie mnie zabijać cały czas. Bo wpadnę w jakąś głupią pułapkę, gdzie jest 10 stworów, które się nagle wyskakują tutaj. Głupoty. Czy naprawdę muszę zawsze robić te cholerne save state'y? To było bardzo dobre z twojej strony. Ja go teraz wykończę. Jako, że teraz przynajmniej wiemy, gdzie są schody i tak dalej, nie musimy się martwić. Chociaż tutaj zapomniałem, gdzie są schody. Chyba na górze było coś, prawda? Powinno, bo jeżeli nie, to... okej, chwileczkę, koncentracja. Czy tutaj będą schody? A tu był bazar, właśnie. I tutaj wyskoczy zaraz Boilin. Nie widzę żadnego Boilina. A, tu jest. Cześć, stary. Tylko ciebie muszę ze smoke screenować teraz. Hop! No jak tak sobie walczymy bez żadnych pułapek, gdzie wyskakuje nagle miliard stworów, to idzie całkiem dobrze. I znowu wszystko jest niebieskie, tak zauważyłem. To gdzie tutaj była ta przeszkoda? Tu były schody, tak? Nie. Poszedłem nie w tym kierunku wyszło. Chociaż...
Tu jestem. Jest. Nie. Co to było? Pułapka nie... dobra, pułapka nie zadziałała. Świetnie. B5. Witaj. W każdym razie pierwszym pytaniem było... Zaraz na nie wejdę. Zaraz odpowiem na to pytanie, tylko najpierw tutaj... Muszę iść w odpowiednim... wejść w odpowiednią sytuację. Ech, mój Boże, nigdy nie dadzą mi tutaj odpowiedzieć na żadne pytanie. To takie stresujące. Ech. No, a kiedy będzie możliwość na odpowiedzenie na to pytanie? Nie ma... Nie ma możliwości, żebym mógł odpowiedzieć na to pytanie aktualnie. Może tu? Nie, też nie ma. Trochę głupio. Ale poczekajmy, aż będzie możliwość. O, teraz jest możliwość. Pytanie brzmi: w lewo czy w prawo? I to jest właśnie pytanie. Ja teraz się zastanawiam, gdzie mam pójść, w lewo czy w prawo? Chyba pójdę w prawo, bo tam dalej jest jakiś stwór. Nie, tutaj nie było przejścia. Dobra, to chyba jednak pójdę w lewo. Nie, przecież to jest roślinny pok. Co to było? A tak łatwo ten nie przejdę. Ach, rozumiem. Taki labiryncik trochę się tutaj tworzy. No dobrze. Jeżeli dojdę dzięki temu do schodów, to zobaczymy. To jednak pójdziemy tutaj w prawą stronę. Kolejnym pytaniem jest... na jakie aktualnie wychodzące gry, albo wychodzące gry w przeszłości, najbardziej czekasz? Na to pytanie już pamiętam, że odpowiedziałem, ale było to w tym odcinku, gdzie sporo wycinałem i wydaje mi się, że właśnie to pytanie udało mi się wyciąć. I w międzyczasie trochę doszło też nowych gier do tego. No dobrze, wymienię to, co miałem już wcześniej wymienione, czyli Kingdom Hearts 3, Final Fantasy VII Remake, Super Mario Odyssey i Lady Layton. Z czego Lady Layton wyjdzie jako pierwsza, a później Super Mario Odyssey wyjdzie. Chociaż chyba nawet w tym samym miesiącu zostaną wydane te dwie gry. I z obu tych gier będą let's playe. O nowym Mario chyba nie muszę zbyt wiele mówić, tam jest tyle zarąbistych nowości przedstawionych, tyle... Taki jest hype na tą grę aktualnie. To będzie druga gra, która będzie sprzedawała Switcha razem z... No może trzecia, bo Splatoona też można do tego doliczyć. Razem z Splatoonem i... Zelda Breath of the Wild. Ale właśnie wydaje mi się, że będzie to właśnie taki drugi Meisterwerk. Meisterstück. Będzie taki nowy... nowe arcydzieło. Drugie, które wyszło w tym samym roku, kiedy wyszedł Switch. Czyli dwie przepiękne, zarąbiste gry, które będą... powodem dla kupienia tej konsoli. Tym bardziej, że są właśnie... ekskluzywami. A Lady Layton jest... no powiedzmy... tą grą, która prawdopodobnie rozpocznie trzecią trylogię profesora Laytona. Tylko że tutaj nie ma profesora Laytona, a za to jego córka jest protagonistą. I seria ta nazywa się... nie Lady Layton, tak jak na początku było napisane, tylko ja lubię to do dzisiaj tak nazywać, bo mi się ta nazwa o wiele bardziej podoba. A nazywa się teraz... Layton's Mystery Journey. I to będzie prawdopodobnie nazwa dla całej trylogii. Ale aktualnie będzie wychodziła pierwsza część i z tej części mam zamiar zrobić Zagrajmy. I wydaje mi się, że może to być nawet moja nowa ulubiona część Laytona. Wydaje mi się, że będzie o wiele lepsza od wszystkich innych. Tym bardziej, że ma tyle różnych nowości i tak dalej, a poza tym... główna postać mi się bardzo podoba, wydaje mi się być bardzo sympatyczna. Mamy też gadającego psa jako pomocnika, to jest całkiem przyjemne. No i jesteśmy detektywem tym razem, a nie profesorem. Profesor Layton oczywiście był profesorem, który tam... jakimiś tam się śledztwami zajmował, jakieś tam zagadki rozwiązywał, był znanym... rozwiązywaczem zagadek i tajemnic, dlatego... mógł często przeżywać swoje przygody, ale tutaj mamy panią małą detektyw. Młodą panią detektyw, jak Kogoro Mori, jak Sherlock Holmes... Dobra, Kogoro Mori nie jest dobrym przykładem, ale no cóż. To mi się podoba, bo bardzo lubię klimat detektywistyczny, jeżeli nasza główna bohaterka będzie miała własną agencję detektywistyczną i tak dalej. To jest dla mnie bardzo, ale to bardzo ciekawe i się cieszę na tą grę. I z tej gry będzie kolejne Zagrajmy, jeżeli chodzi o grę tekstową. Zrobiłem kiedyś to prawda let's play z pierwszego Laytona, ale ten let's play nie wyszedł dobrze, nie polecam tego let's playa. Jedynie ostatni odcinek tego let's playa wyszedł w moich oczach bardzo dobrze, a poza tym reszta... mimo, że się przygotowywałem do tych odcinków, to...
W tych grach są zagadki i ja do tych zagadek wcale się nie przykładałem, po prostu dawałem rozwiązanie i nie tłumaczyłem w ogóle, co się tam dzieje. Albo też tłumaczenie dialogów mi tak nie wychodziło, bo robiłem to trochę... lipnie, też się do tego aż tak mocno nie przykładałem, co niby zepsuło tą część. Ale raczej pierwszego Laytona tak szybko, a może nawet nigdy nie zrobi jako nowy let's play, nie poprawię tego let's playa, a raczej przejdę od razu do drugiej, trzeciej części i tak dalej. Ale zanim to nastąpi, Lady Layton będzie pierwszą grą, którą nagram. I jako, że niedługo będzie miała premiery i że ja bardzo się na tą grę cieszę, i jako, że fabularnie nie ma z tymi innymi w sumie nic wspólnego oprócz profesora i świata, prawda? A co do Super Mario Odyssey, można jeszcze powiedzieć, że to będzie prawdopodobnie, jak wygląda na to, w końcu, po tylu latach, kolejna gra, która orientuje się trochę po Super Mario 64 i Super Mario Sunshine. Czyli tych moich najbardziej lubianych gier Mario w 3D, a nie czegoś takiego jak 3D World albo Super Mario Galaxy, które były nieco inne. Miały swój taki własny styl, nie były już tym samym, co właśnie przedstawiały sobą te pierwsze dwie części w 3D. A Super Mario Odyssey w końcu wraca do tej formy, na to wygląda. I na to też się mocno cieszę. Co do Kingdom Hearts 3, to gra, która od tylu lat już jest zapowiadana, więc w sumie nie ma się co dziwić, że chce w końcu tej gry. I prawdopodobnie zostanie wydana w 2018. Jeżeli nie wyjdzie na Steam ani Nintendo Switch, będę musiał się postarać o PlayStation 4. Zobaczymy, jak to będzie wychodziło. Ale z tej gry też bym chciał zrobić let's play. No i Final Fantasy VII Remake, jako że Final Fantasy było... 7 było najlepszą częścią ogólnie, nie najlepszą może całkiem, ale jedną z trzech najlepszych części dla mnie z całej serii. To oczywiście remake w nowej, pięknej grafice bardzo mi odpowiada. Mam nadzieję, że nie spieprzą tego jak w Final Fantasy XV, tylko że będą się już orientowali tym, co było, tylko może troszeczkę poprawią, nie tylko grafikę, ale nie będą zmieniali fabuły i tak dalej. Ale trochę się boję, bo wiadomo, Square Enix lubi robić różne głupoty. I to byłoby chyba wszystko z tych gier, które wymieniłem ostatnim razem. Ale w międzyczasie było E3. I doszło kilka cudownych gier, które chciałbym... O mój Boże! Doszło kilka gier, które chciałbym tutaj przedstawić. Mianowicie, gra, przy której, kiedy ją zapowiedzieli, prawie się popłakałem. Beyond Good and Evil 2. Jestem wielkim fanem Beyond Good and Evil 1. I ogólnie serii tej, znaczy ogólnie tego świata, nie, z Beyond, tych postaci, które żyją, tych ras, ogólnie to coś w tym, to w całości, tego klimatu uwielbiam Beyond Good and Evil. Jedna z moich na pewno ulubionych gier, w top 10 z pewnością by się znalazła. I tutaj wychodzi nagle Beyond Good and Evil 2, po tylu latach czekania, tym bardziej, że poprzednia część skończyła się cliffhangerem. Ale niestety, jak się okazuje, ta gra nie będzie kontynuacją, tylko będzie... działa się wcześniej. Druga część będzie działa się wcześniej, będzie się działa w przeszłości. Z inną postacią i w ogóle tylko w tym samym świecie. Ale mimo to, nawet jeżeli fabuła nie będzie kontynuowana, to dla mnie bardzo, ale to bardzo cieszy, że ta gra i tak wyjdzie. Bo może i przedstawi zupełnie nową fabułę, która jest na tym samym poziomie, a może nawet będzie lepsza? Nie wiadomo, prawda? W każdym razie ja wiem, że mam na co się cieszyć. Bo jak już powiedziałem przed chwilą, dla mnie najważniejsza w... O mój Boże! Dla mnie najważniejsze w Beyond był świat i postacie i klimat. I to mogą odwzorować na nowo. To może zostać na nowo odwzorowane. Więc tutaj się o to nie martwię. Jedyne, o co się martwię, to jest to, że ma to być gra MMO. Nie MMORPG, ale MMO. Czyli ogólnie multiplayer. Ale z tego, co widziałem, ma to wyglądać i tak... zupełnie inaczej niż inne gry MMO, które można sobie wyobrazić. Nie ma to być taki typowy, nudny MMO, tylko coś, co będzie miało własną fabułę, będzie miało ciekawy świat. I jedynym, co w sumie daje to MMO, jest to, że będzie to otwarty świat z innymi graczami. Masowy multiplayer oczywiście. Ale nadal będzie to gra Beyond. Czy tam Beyond Good and Evil, bo gdy mówię o Beyond, to ludzie mogą też... O mój Boże! Gdy mówię o Beyond, to ludzie mogą też myśleć, że mam na myśli Beyond Two Souls, czy coś takiego. A przecież to dwa różne światy i dwie różne gry. Czy poradził sobie Stella? Mam nadzieję. Głupia, cholerna pułapka.
Nie! Dobra, dość. Nie będę się w to bawił teraz, takie głupoty. Po prostu uważać, żeby nie wejść teraz w żadne pułapki. Tutaj poszedłem ostatnim razem, prawda? Nie. A sam nie wiem, zgubiłem się trochę teraz. W moim gadaniu się trochę zaplątałem. No ale dobra, Beyond Good and Evil 2 to gra, na którą się mocno cieszę. Boję się, że może mnie trochę zawieść, ale jednak oczekuję, że mnie nie zawiedzie. I podobno będzie można stworzyć sobie własną postać z własną rasą. Czyli będę mógł zrobić sobie świnię, taką jak Paige. W pierwszej części, to wtedy moje życie byłoby spełnione. Gdybym mógł grać jako świnia w świecie Beyond. To byłoby piękne. I do tego jeszcze piękna fabuła i ten sam klimat i tak dalej. O, cudownie. Ten trailer CGI, który nam przedstawili, już był cudowny i przedstawiał tyle zarąbistości. No i kolejna gra, na którą się bardzo cieszę. To chyba będzie ostatnia nawet. Ach. Co? Tu. To jeszcze raz będę musiał zrobić save state, bo znowu mnie wyrzucili. Ale teraz wiem, że mogę pójść tutaj w bok. Wiem, że tam są pieniążki, ale już mam to w sumie w nosie. Nie, nie rób mi nic. Stella, nie! Nie, Stella, nie! Na tym razem nie dostaliśmy niczego. Szkoda. Okej, załatwimy kicie i wtedy dajemy save state. A! Nie! Tackle! Huh, okej. No to dajemy na F4 zapis. Teraz uwaga, bo tutaj wszędzie może być niebezpiecznie. No znowu, nie... To robimy to nieco inaczej. Tutaj jest... Dlaczego oni w ogóle takie głupie pułapki dają? Nie cierpię tego. To jest najgorsze, co w tej grze istnieje. Gdyby jego tego nie dali, to byłoby... Aha. Co można by tam jeszcze wymienić? Oczywiście są jeszcze takie rzeczy jak następna gra Tales of, na którą się cieszę, ma wyjść na Switchu, oraz też kilka innych gier, ale... Wyleciał mi akurat w pamięci. Wiem, że jest więcej, ale w tej chwili z tych najważniejszych dla mnie przychodzi mi tylko jedna do głowy. Jeszcze. Ale o tym za chwilę. Napieprzyć te pieniądze, nie idziemy tędy, idziemy inną drogą, zupełnie inną drogą. Mam dość was wszystkich. Te pułapki wszędzie rozstawili. Czy w Explorers of Sky też tak było? Wydaje mi się, że tam usunęli te pułapki. Bo są takie, to takie wnerwiające rzeczy, to nie powinno w ogóle istnieć, szczerze powiedziawszy. Takie jest moje nastawienie. Ostrożnie, Edzio, tak, to ty bądź ostrożna, za tobą. Jeszcze raz. Nie, Stella. Nie, Stella, nie, atakuj. No dobrze, świetnie, ale masz atakować! Okej, w porządku. Jak tam z twoim życiem? A ty też się trzymasz niezbyt dobrze, ale... Masz nawet trochę więcej życia niż ja w tej chwili. W każdym razie, ostatnią grą, o której mówiłem, jest... Ni no Kuni 2. W sumie... Zawsze byłem troszeczkę zainteresowany tą grą, ale dlaczego akurat teraz zostałem tak bardzo zainteresowany tą grą? Mianowicie, zostanie wydana na Steama. I to mnie mocno zainteresowało. Skoro Ni no Kuni 2 wyjdzie na Steama, będzie... O, cudownie. O! Doszliśmy do jeziora! Patrz, Edzio! Jezioro! Fantastyczne! Patrz na wszystkie kryształy wystające z jeziora! Czy to jezioro, w którym żyje Azef? Chyba tak. O, Edzio! Patrz! To światło! Popatrz na środek jeziora! To wygląda trochę jak wyspa! A to? Tam ktoś jest! Chodźmy! A tam obok jest światło. Czy to światło pokazuje nam... lokację koła zębatego czasu? Hej! Co tu się dzieje? To Growly! Teraz je zabiorę. Koło czasu. Nie! Nie możesz! Nigdy! To jest... To właśnie widziałem podczas tamtego widzenia wymiarowego. Czyli ta wizja jednak ukazała mi przyszłość.
Kto to? Kto tam jest? Azelf? Widocznie Azelf ma kłopoty. Biegnijmy z pomocą, szybko! Tym razem pokonamy Growliego. Tam, zatopione. Tam jest około czasu, czyż nie? Wybacz, Azelf, ale... Przepraszam, ale muszę zabrać to koło czasu. Czekaj! Poczekaj, Growli! Znasz... moje imię. Złodziej Growli! Słyszałem, jak Axie i Mesprit mówili, że nadchodzisz. Byłoby lepiej, gdybym po prostu zwyczajnie cię pokonał. Ale pomyślałem o tym, że mógłbym przegrać. Stworzyłem więc system odporny na porażki. Co? Co zrobiłeś? Wstrząsy! Co tu się dzieje? To... To jezioro jest pokryte kryształami. Nie ma jak dojść do koła czasu. Growli... Nigdy... Nigdy nie uda ci się... zabrać stąd koło czasu. Oddam za nie życie. Nigdy. Ty... Chcę je mieć i będę je mieć. Potrzebuję go. Nawet jeśli miałbym się ciebie pozbyć, Azelf. Stop! Nigdzie nie zabierzesz tego koła czasu, Growli. Czy ja z wami dyskutuję? Z drogi. Nigdy! Nie zmusisz mnie! Poważnie? Skoro nie masz zamiaru zejść mi z drogi, to nie mam wyboru. Pozbędę się ciebie pierwszego. Spróbuj mnie zatrzymać. Pozbędę się ciebie pierwszej. To jest dziewczyna. Walka z Growlim. Szybko poszło całkiem z tą fabułą. No co, no jak zwykle smokescreen robimy. Ile on ma tego życia? Dobrze byłoby wiedzieć. Czy mam jakieś itemy, które mogą go załatwić? Chroni, przynosi członków drużyny. Winne przenosi. Noga otuje latającego, przyspiesza drużynę. Straszy wrogów w pokoju. Użyj! Miał straszyć wrogów w pokoju. Dlaczego nie straszy? Na, coś tam nie wyszło. Chociaż chwila. Pozostałe? Nie. No dobra, atakujemy po prostu. Tu jest Pokémon roślinny, to możemy go spalić za pomocą Flame Wheel. Nie powinno być trudno. Wybraliśmy odpowiedni typ. Bam! I jeszcze raz. Ciach! A to mogę jeszcze trochę opowiedzieć na temat Ni No Kuni. Ni No Kuni 1 było grą, która powiedzmy... Była to gra JRPG, w której, podobnie jak w Pokémonach, sterujemy takimi stworkami. Tylko było to, zupełnie się różniło od Pokémonów. Nie było to coś w stylu Yokai Watch czy Pokémonów, tylko ogólnie chodzi o to, że sterowaliśmy potworkami. I animacje i ogólnie postacie były robione przez studio Ghibli, które jest znane przez robienie pięknych filmów anime. Ale tutaj skończmy ten temat, bo przechodzimy dalej do fabuły. Nie! Z drogi! Ja... nie mam siły mówić! Ale... nie odejdę! Nigdy! Odmawiasz! Nie zostawiasz mi więc wyboru! Nie! Stella ma poważne kłopoty, ale nie mogę się ruszyć! To wszystko dla koła czasu! Wybacz mi! Stop! O! Dusknor! Stella, wszystko w porządku? Proszę, pozwólcie mi się tym zająć. Ty! Miło znów cię widzieć. Ciężko było cię znaleźć, Growli. He? A co to znaczyło? Wspaniały Dusknor zna Growliego? Nawet tutaj. Goniłeś mnie nawet tutaj. Przykleiłeś się do mnie niesamowicie mocno. Jak kleszcz. Growli, tym razem nie uciekniesz. Dusknor, jestem zdziwiony twoją obecnością w tym świecie.
ale jestem gotowy. Chcesz więc walczyć, co? Dobrze. Ale czy wygrasz? Ze mną? Growli zniknął. Cholerny Growli. Nigdy nie miał nawet zamiaru ze mną walczyć. Ale ode mnie nie ma ucieczki. Wspaniały Dusknoir też zniknął. Co się stało? Nie rozumiem tego. Aha, wciąż się nie mogę ruszyć. Nie mogę. Jestem wykończona. Są... Ej, tutaj są! Są tutaj! Hej, hej, chodźcie szybko! Jejku, jejku! Ojejej, są wykończeni! Hej, hej, wszystko w porządku? Są mocno ranni. Szybko, musimy zanieść ich do gildii. Szybko! Zastanówmy się nad tym, co mówił Growli. Zniknęły chmury nad kryształowym pałacem i najbliższymi regionami. Chcę zapisać grę, tak. Dlaczego Growli powiedział, że Dusknoir śledził go nawet w tym świecie? Czyżby obaj pochodzili z innego świata? I się znali? I Dusknoir tak naprawdę polował cały czas na Growliego? I nas wykorzystał? W każdym razie tak można to teraz odczuć. Zobaczymy. O! Obudziłeś się! Obudziliście się! No. Gdzie... Jesteście w swoim pokoju w gildii. Byliście ranni i spaliście jak zabici. Edzio, wszystko okej? Tak, tak, oczywiście. Uff, cieszy mnie to. Pamiętam jak zemdlałam nad kryształowym jeziorem. Chyba znowu mogę mówić. O, a jak się ma Azelf? Czy wszystko z nim w porządku? Nic mu się nie stało. W porównaniu z waszymi, jego rany były bardzo nikłe. Odzyskał świadomość przed wami. Teraz jest gdzieś w gildii. O, wspaniale. Nie mogliśmy dotąd jeszcze z nim pogadać. Byłoby całkiem miło teraz, może się z nim spotkać. Cieszę się, że z wami wszystko w porządku, Stella i Edzio. Powiadomię resztę, że wstaliście. Coś czuję, że... Chimcheo jest tutaj tą taką matką gildyjną, która się wszystkimi opiekuje. Hej, obudzili się! Trochę jak Mira Jen w Fairy Tail. Naprawdę? Super! Frankie Power! Jej, wspaniale! Tak, tak się cieszę, tak, tak. Gdyby coś tylko wam się stało, to bym... Ojoj! Dajcie spokój, nie rozklejmy się... Dajcie spokój, nie rozklejajmy się tak bardzo. A, racja. Jest jednak coś, o czym muszę wszystkim powiedzieć. Hej, hej? Co takiego? Co? Co powiedziałaś? Dusknoir i Growli. Oni znali się już wcześniej? Tak to brzmiało, kiedy przygotowali się do walki. W takim razie... Co stało się z Dusknoirem? Growli uciekł, a Dusknoir chyba postanowił go gonić. Ale obaj zniknęli, się po prostu teleportowali jakoś. Co to za moc? Z innego świata? Co? To przecież syrena alarmowa! Hej, Diglett! Co się dzieje? To ostrzeżenie od Magnemite'a. Wysłał je oficer Magnezone. Posłańcu Magnemite. Proszę złożyć swoją wiadomość i mówić wyraźnie. Słychać mnie? To poważna wiadomość do oficera Magnezona, Od oficera Magnezona, tak? Wszyscy proszeni są o zebranie się na rynku miasta skarbów. Tam podzieli się on z wami ważną wiadomością. Wszystkie Pokémony tego rejonu zostały wezwane na zebranie. Wszystko liczymy na waszą współpracę. Ciekawe, o co chodzi. Ważne ogłoszenie? O co może chodzić? Hej, hej! Nie ma co się zastanawiać! Chodźmy posłuchać! Hej, hej! Chodźmy do miasta skarbów! Rozdział 13. Sekret Dusknoira. Dusknoir wrócił! Wow! I patrzcie, kto tutaj jeszcze jest!
Azelf... nie, czekaj, Zelf, Fe i ten drugi... Azel chyba też gdzieś powinien być. Nie wiem, Vesprit, o dokładnie, chyba tak się nazywa. Okej, obojętnie, nie, zakończmy to. O, patrz! Członkowie gildii! A tu też jest, wszyscy są, Vesprit, Zelfe i Selfie. I Cypher. I Rinoa też. Wszyscy. Wezwano nawet członków gildii! Skoro tak, musi być to coś bardzo poważnego. Azelf! Axie! Mesprit! Jak się czujesz? Nie jesteś ranny? Wszystko w porządku. A koło czasu? Jest w kryształowym jeziorze. Czy będzie bezpieczne bez twojej ochrony? Nikt go nie ukradnie? Tak, w tej chwili jest bardzo bezpieczne. Koło czasu jest chronione przez zasłonę kryształów. Niełatwo będzie je ukraść. Hej, Dusknor, sir! A, Stella i Edzio! Jesteście cali, ulżyło mi. Dusknor, sir. Cieszę się, że cię teraz widzę. Że pana tutaj widzę. Dziękujemy za ratunek. Więc, co się stało? Co z Growlim? Co się z nim stało? Zacząłem go gonić, ale udało mu się uciec. Dusknor, sir. Kiedy walczyłeś z Growlim... Wydawało się, że dobrze się znacie. O co... Zd... Jeżeli mogę przerwać, zd... Wspaniały Dusknor, zd... Zamierza podzielić się tym, co wie, zd... Ten temat również zostanie poruszony. Zd... Teraz proszę wszystkich, by zabrali się w jednym miejscu, zd... Ojoj, ciekawe, o co o tym wszystkim chodzi. Kto to wie? Mnie nie pytaj! Zd, wszyscy już są, zd. Proszę uwagę, zd, zacznijmy więc nasze spotkanie, zd. Zd, nasz temat, kradzież koła czasu, zd. Kilka z nich, zd, zostało zebranych przez Pokemona Growli, zd. Zd, w miejscach, których nie ich pozbawiono, czy co? Nie potrafię przeczytać własnego pisma, przepraszam. Zd, w miejscach, których ich pozbawiono, czas się zatrzymał, zd. Zd, jak się domyślacie, to bardzo poważny problem. Zd. Zd, Growl jest bardzo silny i przebiegły. Zd. Zd, jednak jego ostatnia kradzież została udaremniona. Zd. Wow! Jej! Brawo! Niesamowite! Zd, bohaterem, który je ochronił, jest potężny Azelf. Zd. Zd, bohaterem, który ratował... Zd, bohaterem, który uratował Azelfa i go wygonił... co? Sam nie potrafię tego... To zd mnie cały czas męczy. Zd, bohaterem, który... Mój Boże. Zd, bohaterem, który uratował Azelfa i wygonił Growli, zd. Zd, jest z kolei wspaniały Dusknor, zd. Hej, a co z nami? Brawo, wow, wspaniale, wow. Nic dziwnego, że jest tak znanym odkrywcą. Oficerze Magnezone, przepraszam, że przeszkadzam. Powinienem chyba mówić dalej. Zd, oczywiście, proszę kontynuować z tego miejsca. Zd. O, dziękuję, już żadnych zd. Zebrani! Powinniśmy cieszyć się udaremnieniem kradzieży koła czasu. Jednakże, Growli pozostaje na wolności. Dlatego też nie możemy czuć się bezpiecznie. Growli na pewno spróbuje ukraść kolejne koło czasu. Że co? Ale jak? Co możemy zrobić? Jest z tym wszystkim związana także jedna dodatkowa sprawa. Bardzo ważna sprawa, którą muszę się z wami podzielić. Pozwólcie, że wyjaśnię. Po pierwsze, wcześniej Stella zapytała mnie, czy znałem Growliego, zanim to wszystko się zdarzyło. Tak, znałem go. Co?! Możecie nie dowierzać w to, co zaraz powiem, ale przysięgam, że to prawda. Co więcej, jeżeli czegoś nie zrobimy, ta katastrofa jest nieunikniona. Dlatego też proszę o waszą cierpliwość i uwagę. Growli jest Pokemonem, który przybył tu z przyszłości. Przyszłości? Tato? Co to znaczy z przyszłości? Chyba o ciebie chodzi o to, że z miejsca, w którym wszystko się ma do się dopiero wydarzyć. Ale czy to w ogóle możliwe?
Pokémon z przeszłości? W świecie z przeszłości Growli jest groźnym przestępcą. Oferuje się za niego wielką nagrodę. Uciekł, by uniknąć złapania. I uciekając trafił tutaj, do świata z przeszłości. I po dotarciu tutaj, Growli zaczął knuć plan. Plan, który może mieć katastrofalne skutki. Co? Co to za plan? Nic innego jak sparaliżowanie planety. Sparaliżowanie planety? Tak. Na całej planecie zanika wszelki ruch. Gdy znika koło czasu, upływ czasu w jego rejonie zwalnia. Gdy znika ich więcej, czas zwalnia na większych przestrzeniach. W końcu planeta kręci się tak wolno, że niemal całkowicie się zatrzymuje. Potem dochodzi do momentu całkowitego paraliżu. Gdy tak się stanie, co będzie z naszym światem? W takim świecie nie ma wiatru. Dzień nigdy nie nadchodzi. Ani wiosny, ani lata. To świat nieskończonej ciemności. Nie będzie przesadą powiedzieć, że jest to kompletna ruina świata. Świat jest ruiną? Czy to się dzieje, kiedy koła czasu zostają zabrane? Sposób, w jaki czas ostatnio wymknął się spod kontroli. To także zostało spowodowane przez kradzieże. Jeżeli koła czasu będą cały czas dalej kradzione, ten świat skończy jako ruina. Więc tak to wygląda. Bardzo źle. Musimy coś zrobić. Hej, hej, mam pytanie. Czegoś w tym nie rozumiem. Tak? Rozumiem, że mamy tutaj wielki problem, ale czegoś nie rozumiem. Chodzi o ciebie, Dasnor, sir. Skąd tyle o tym wiesz, Dasnor, sir? To znaczy, wiem, że wspaniały Dasnor ma ogromną wiedzę i tak dalej, ale... I naprawdę cię też szanuję i tak dalej, ale... Jakim cudem możesz znać przyszłość? Nieważne, jak mądry jesteś. To prawda. W zasadzie... Ach tak. To, co powiedział właśnie Korpfisz, ma wiele sensu. Normalnie nie powinienem mieć pojęcia o tym wszystkim. Skąd to wiem? Dlatego, że ja też pochodzę z przeszłości. Co? Można się było domyślić. Dasknor też? Ojej! To takie skomplikowane, że zaraz oszaleję, tak, tak. Moim celem jest złapanie Growliego. Z tego powodu właśnie przybyłem z przyszłości. Muszę wiedzieć jak najwięcej, by na pewno złapać Growliego. Dlatego też przeczytałem chyba wszystko, co tylko można o waszym świecie. Stąd też tyle o nim wiem. Dlaczego nie powiedziałeś wcześniej? Przepraszam. Czułem się strasznie, nic wam nie mówiąc. Naprawdę przepraszam za to, że nie powiedziałem o tym wcześniej. Ale... Co by było, gdybym zdradził się już na początku? Gdybym powiedział, że jestem z przyszłości? Kto wziąłby mnie na poważnie? Do tego też nie chciałem zwrócić na siebie uwagę Growliego. Stwierdziłem, że tak będzie najłatwiej. I najlepiej. To ma sens. Jednak... Faktem jest, że bardzo długo was zawodziłem. Za to właśnie bardzo was przepraszam. Nie, nie, och nie. Prosimy, żebyś nie przepraszał. Nie możesz się obwiniać, nie miałeś wyboru. Prawda. Jak dla mnie Dasnor nic złego nie zrobił. Powinniśmy gniewać się na Growliego. Koniecznie trzeba go złapać. Tak, będziemy w ogromnych kłopotach, jeśli ukradnie o więcej kół czasu. Musimy go złapać, zanim nasz świat zostanie zrujnowany. Dasnor, sir, chciałabym jakoś pomóc. Ja też. Hej, hej, liczcie na mnie też. My też się dopisujemy. Odmawiam zostania ofiarą. Nie ukradnie już nic więcej. Dziękuję wam wszystkim. My, Pokémony, powinniśmy współpracować, by złapać Growliego. I zakończymy jego okropny plan. Tak! To też świetna muzyka teraz.
Dusknor, sir. By zdobyć koło czasu z kryształowego jeziora, Growly wie, że musi pokonać mnie. Jeżeli więc wciąż chce zdobyć moje koło czasu, niedługo do mnie wróci. Możemy na niego tam zaczekać. Mesprit, Azelf i ja zostawimy pułapkę. Trzeba rozsiać plotkę, że chcemy zapieczętować koło czasu na zawsze. To może go sprowokować. Rozumiem. Sugerujesz więc pułapkę. Tak. Ale to znaczyłoby, że wystawiacie się na niebezpieczeństwo. Nam też się to nie podoba. Ale jeżeli to ma oznaczać zatrzymanie Growliego, jesteśmy gotowi. W takim razie, rozumiem. Pozwólcie więc, że wyjaśnię wam nasz plan. Proszę, skupcie się teraz. Najpierw chciałbym, byście rozsiali plotkę wszędzie, gdzie się da. Opowiedzcie o Pokemonach, które nazywają się Axie, Mesprit i Azelf. Powiedzcie, że zamierzają zapieczętować koło czasu na dobre. Mówcie to wszystkim. Rozumiem. Chcę, żeby dotarło to także do Growliego. Prawda, ale jego nie przekonamy tylko plotką. Dlatego też muszę poprosić nasze dzielne trio, by zrobili coś jeszcze. Proszę, żebyście rzeczywiście wybrali się do Kryształowego Jeziora. Łapie, kiedy pojawi się Growli, my wkroczymy do akcji i go złapiemy. Teraz rozumiem. O, jestem pod wrażeniem. Aresztować, Hej, hej, zakładam się, że to ja złapię Growliego. Tak, ty, dokładnie ty. Bez ewolucji. Nie, to ja mam łapać przestępców. To moja praca. Mnie też nie może to ominąć. Zrobimy co w naszej mocy, Edzio. Wybaczcie. Dziękuję za te oferty pomocy. Ale wolałbym pracować sam przy łapaniu Growliego. He? Dlaczego? Growli będzie bardzo czujny. Nawet kiedy zobaczy, że nasze trio rzeczywiście udało się do jeziora, będzie uważny i czujny aż do przesady. Jeżeli więc mamy zastawiać na niego pułapkę, to na pewno zauważy nienaturalną dla tego miejsca ilość Pokemonów. Jak to? Tam jest przecież już... Tam tyle Pokemonów już tam się kręci, że... Gdybyśmy się tam nie kręcili, to by się nie zdziwił przecież. Moglibyśmy dawać dzikie Pokemony. Nie udać nam się go przechytrzyć w ten sposób. Wybaczcie mi więc, ale nalegam, byście pozwolili mi złapać go samemu. O, szkoda. Bardzo mi przykro, Stella. Tym razem uda się złapać Growliego bez żadnych pomyłek, to po drodze. Wybaczcie mi samolubność. A więc wszystko jasne. Do tej pory próbowaliśmy złapać go razem. Przynajmniej taki był plan. Tym razem trzymacie się z daleka. Zdamy się na mądrość naszego przybysza. Co mądrość mu w tym pomoże? On musi być silny i zręczny. Hej, hej! Jeżeli tak ma być... Nie mamy wyboru, he? Czy to dobry plan, mistrzu? Tak, tak, tak. Oczywiście. Dziękuję za potwierdzenie. Nie zasnął tym razem. Dziękuję, że mnie wysłuchaliście. Wiem, że proszę o wiele, ale... Wypełnijcie swoją część planu. I... Złapmy Growliego. Złapmy Growliego używając wszelkich możliwych środków. Jakby powiedział profesor Mintz. Tak, hurray! Głos mi wycieka. Okropnie. I tak. Dusknor, Axie, Mesprit, no i Azelf też. Wyruszyli w stronę Kryształowego Jeziora. W międzyczasie inne Pokemony zajęły się rozsiewaniem plotek, jakoby Azelf i reszta chcieli zapieczętować koło czasu. Z kolei Pokemony z gildii Wigglytuffa. Tak wygląda obecna sytuacja. Póki sprawa się nie wyjaśni, możemy wrócić do naszych codziennych zajęć. Tak, chcielibyśmy też rozsiać tę plotkę tak bardzo, jak się tylko da. Ale nie aż tak, żeby Growli zaczął coś podejrzewać. Próbujcie być naturalni. Zajmijcie się swoimi sprawami, a kiedy będziecie mogli, plotkujcie. To jest wasze zadanie na kilka najbliższych dni. To wszystko. Okej, wszyscy.
Niech to będzie kolejny święty... Niech to będzie kolejny świetny dzień pracy. Hooray! O mój Boże. Nie przygotowałem mojego głosu dzisiaj do tylu różnych zmian. W różne głosiki i tak dalej. Za dużo gadania na ten jeden odcinek. Bez przygotowania. Dlatego mi się też trochę nie udaje czytanie czasem. I teraz mam problem z gadaniem. O, wy dwoje! Dzisiaj zajmiecie się pracami z tablicy zgłoszeń i przestępców. Do dzieła! Okej, czyli w następnym odcinku ludzie będzie mogli zabrać się za zadania poboczne, czyli nie będzie fabuły, to będzie mogli dużo, dużo zabierać się za gadanie na tematy i odpowiadanie na pytania. Więc jeżeli coś jeszcze macie, to zawsze możecie wpisać na dole, w komentarzach. Jeżeli wam się podobało, zajrzyjcie do aktualnych, przyszłych oraz przeszłych projektów, wtedy macie zawsze coś do roboty. Na razie i cześć!